upiekę dzisiaj smaczne, kruche rogaliki z nadzieniem z chałwy i orzechów włoskich. A zatem będę potrzebowała 300 g mąki, no musi być to oczywiście mąka pszenna, 200 g masła i bardzo ważne, żeby do kruchego ciasta użyć masło, a nie margarynę. Wtedy mamy gwarancję, że nasze ciasto będzie naprawdę bardzo kruche, będzie dosłownie rozpływało się w ustach. 1/4 szklanki cukru pudru. Wykorzystamy także 2 żółtka, czubatą łyżkę śmietany 18% i szczyptę soli. Nadzienie zrobimy z 300 g chałwy. Ja mam tu akurat chałwę sezamową i mam taką miseczkę orzechów włoskich. Rogaliki przy ozdobie lukrem. Przesiekałam odrobinę masło, a zatem do mokutry wsypuję odmierzoną porcję mąki, cukru pudru, 2 żółtka, czubatą łyżkę śmietany, a jeszcze odrobinkę, posiekane masło, szczyptę soli. Połączę najpierw wstępnie pałką wszystkie składniki i za moment będę wyrabiała rękoma. Ciasto mam już dobrze wyrobione. Trwało to około 3 minut. Teraz pakuję folię aluminiową i wkładam do lodówki na 2 godziny. Mam gwarancję, że rogaliki będą naprawdę kruche i będą bardzo dobrze smakowały. Przygotuję masę do rogalików. Przesiekam najpierw orzechy. Przesiekam teraz chałwę, a potem połączę razem z orzeszkami. Chałwy dodaję posiekane orzechy, wszystko wymieszam i pyszne nadzienie do rogalików mam już prawie gotowe. Wyjęłam ciasto z lodówki, podzieliłam na 3 części, rozwałkowuję, oczywiście wcześniej podsypuję mąką, rozwałkowuję na koło, dzielę na 8 części. Nakładam na każdą część odrobinę masy i zwijam rogaliki od tej najgrubszej, najszerszej w zasadzie części, zwijam do środka. Formuję taki rogalik. Przygotowane rogaliki wyłożyłam na blachę. Oczywiście położyłam wcześniej papier do pieczenia i będę je piekła tak około 15 minut w piekarniku nagrzanym do 190 stopni. Pierwszą partię rogalików mam już upieczoną. Trzeba uważać, bo one są bardzo kruchutkie. Już mi odrobinę przystygły, a zatem przy ozdobie lukrem. Lukier zrobiłam z cukru, pudru i śmietany. Dodałam także kilka kropel soku z cytryny. Żeby rogaliki były piękniejsze i lepiej smakowały, ja dodatkowo jeszcze posypię kandyzowanymi owocami. Mam tu akurat papaję. Wszystkie
rogaliki mam już upieczone, część z nich wyłożyłam na talerz. Te rogaliki są naprawdę doskonałe. Jest tu wszystko, co lubią prawie wszyscy, a więc doskonałe, kruche ciasto. Przypominam, że użyłam masła. Ważne, żeby to było prawdziwe masło, a nie margaryna. Jest chałwa, są orzechy, są jeszcze na wierzchu kandyzowane owoce. Smakują wybornie, wyglądają przepięknie, znakomicie pasują do filiżanki kawy. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.